Witam serdecznie w kolejnym filmiku, kolejny poranek i kolejne odwiezienie córki do szkoły. Ostatnio wam rzuciłem test kij, żeby porównać ją do Hondy, ale mówiliście, że jest niesprawiedliwie, bo Honda od razu jechała po zapaleniu kija, chwilę się grzała, bo niestety szyby były zamrożone. Dzisiaj powtórka, chociaż dzisiaj jest lepiej, więc dziś nie będziemy grzać, tylko będziemy jechać od razu. Nadmienię jednak, że Honda jechała raz przy minus 13 i spalanie wyszło 21, a raz przy minus 5 chyba i spalanie wyszło 17 chyba, z tego co pamiętam. A w kij wyszło 20 przy minus 2, ale rzeczywiście była palona przez jakieś 3-4 minuty i czekałem, aż szyby odtają. Więc tym razem wyskrobię szyby bez zapalania. Bo widzę, że dzisiaj idzie łatwo. Wtedy to był taki naprawdę chamski lód. No i porównamy. No to palimy i jedziemy. Słuchajcie, na momencik dosłownie musiałem stanąć, bo miałem tak zaparowane szyby, że było to niebezpieczne. Więc powolutku sobie jedziemy. 19 litrów. Aha, i mówiliście, żeby jechać jednak na czwórce. No to dajemy czwóreczkę. I delikatnie. A w międzyczasie widzę, że jest 0 stopni. Bardzo mały ruch. Rzadko się zdarza, żebym przejechał przez przejazd, nie zatrzymując się w ogóle w jakimś tam koreczku. No, to wygląda na to, że będziemy raz stać, a nie dwa razy tak jak zwykle. Znaczy, na zwykle to stoi minimum dwa razy, czasami więcej. Bardzo rzadko się zdarza, żeby przejechać na raz. Zdarzało się, ale oczywiście teraz w pandemii, normalnie to w życiu.
dojeżdżamy pod szkołę. I nawet jest znowu moje miejsce. Okej. 12:09. I słuchajcie, tradycyjnie zjechałem jeszcze spod szkoły do Biedronki. Zrobię jakieś tam zakupki i potem wrócimy prosto do domu, czyli dystans będzie ciut krótszy do najbardziej rozgrzanego silnika. I to co zjechałem, to musiałem troszeczkę tam wycofać pod szkołą, więc spalanie momentalnie w górę 13:02. A potem pojedziemy do domu, skasujemy licznik i zobaczymy. Okej, zakupki zrobione. Silnik widzę, coś tam wystygł, ale wskazówka nie leży. Ale to normalne. Myślę, że się bardzo szybko podniesie, bo tak naprawdę jest pewnie rozgrzany. Nie wiem, czy mi za chwilę nie siądzie bateria. A, miałem skasować. Okej, bateria siadła, ale mamy sprzęt awaryjny, czyli skasowany. Wyjechałem tyle co spod Biedronki. Tam mamy Biedronkę. Także może jakieś, nie wiem, 200 metrów i stoimy na światłach. Komputer jeszcze myśli. No i zobaczcie, jak rzeczywiście szybko podnosi się wskazówka temperatury. Także silnik jest całkiem rozgrzany. Komputer wciąż myśli. O, i teraz czerwone, nie, jednak nie żółte, coś te światła szaleją tu na tym przejeździe. I trójeczka 26 litrów. Już chcę piąteczkę, to damy mu. I tempomacik 50 na godzinę. Na piątym biegu 1900 obrotów, może 1800.
No i jesteśmy już praktycznie pod domem. Brama się otwiera. Na razie 9,2, no ale pewnie jeszcze delikatnie podskoczy, jak będę wjeżdżał. Dziewięć i pół.